Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszej stronie Super Danganronpa Another 2. No i końcówka piątego rozdziału. Zobaczymy, co się stanie, jaki plot twist nas czeka, jaka egzekucja będzie miała Iroha, czy zapewne będzie egzekucja Iroha, czy może całej grupy, może się okaże, że Iroha tak naprawdę kryła Mikado i właśnie oboje zrobili zbrodnię doskonałą przez ten wzgląd, że nie odgadniemy, jaki jest rezultat, może ktoś tu się pojawi, nie wiem, to wszystko jest właściwie możliwe, ale wszystko będzie jeszcze bardziej możliwe, kiedy zostawicie łapkę w górę przed rozpoczęciem oglądania tego filmiku, ponieważ to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Dziękuję wam bardzo za to. No i cóż, ja sobie tylko może tutaj ustawię troszkę lepiej. O, na drugim ekranie. No i zaczynajmy. Wszyscy pozostali uczestnicy, proszę zagłosujcie na sprawcę przełącznikiem przed wami. Nie zezwala się na niegłosowanie, więc upewnijcie się, że weźmiecie udział w głosowaniu. Wszystkie głosy zostały potwierdzone. Przedstawiam rezultaty. Oby nie wywaliło. Słynne ostatnie słowa tuż przed wywaleniem. No niesamowite to jest. Zawsze tylko widziałem save'a, jeżeli mam go gdzieś daleko, to szybko przyklikam bez was, bo to... O jest. Ale to chyba będzie bardzo rozpaczliwy rezultat. Oj, oj, oj. To jest chyba mój ostatni save, gdzie jesteśmy? Continue the trial. Chyba jesteśmy niedaleko, tak mi się wydaje. Ale czy jeszcze coś jeszcze trzeba będzie zrobić? Wiecie? Nie, no jesteśmy blisko czy daleko? Okej, okay, to jest, jesteśmy chyba dosyć blisko. Tylko, ale teraz będzie jeszcze cała ta chyba. Cały komiks, nie wytrzymam, dobra, widzimy się za moment. Dobra, przeklikane, udało się, zobaczmy jak teraz. Ulga. Jak przejdzie losowanie? Czy trafiliśmy dobrze, czy trafiliśmy fatalnie źle? Że? Że? Źle trafiliśmy? Może zostaliśmy oszukani chyba, co? Huh? Iroha Nijue, Ultimate Artystka, została wygłosowana przez większość jako sprawczyni. Nie jest sprawcą w tej sprawie, wow. Wszyscy giną, mamy grupową egzekucję, a szósty rozdział jest poza wirtualnym światem. Chyba, że coś pójdzie, jakiś układ pójdzie, albo jakiś szobaj przyjdzie na Złotym Kroniu. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem aż taki zaskoczony, chociaż jestem niesamowicie podekscytowany, ponieważ ja troszkę gdzieś tam czułem, że tak może być. Zresztą chyba przed chwilą wam to mówiłem, albo mówiłem to sobie w głowie. Tak czy siak, wow. Wow, w sensie, aż nietypowo się czuję, nie widząc tego standardowego triumfu. Co ty właśnie powiedziałeś? Sprawca ukończył proces. Międzabójcza szkolna wycieczka... teraz dobiegnie końca. Tak jak zostało napisane to w szkolnych zasadach. Chwila, co się dzieje? Iroha, wytłumacz się teraz. Ja nie wiem, ja myślę, ja byłam sprawczynią, prawda? Nie, jestem pewien, że to ja zabiłam Teruję. Czy możesz powtórzyć to, co powiedziałeś Monosowo? Co masz na myśli, mówiąc, że sprawczynią nie jest Iroha? Więc kto może być sprawcą? Sprawcą w tej sprawie jest Ultimate Czarodziej, Mikado Sanogi. Co? Dobił go. Co powiedziałeś? W sensie, Boże Święty, ale wyobraźcie sobie... Wyobraźcie sobie, to jest dosłownie taki, nie wiem... Ciężko mieć porównanie ludzkie, ale to jest taki... Wyobraźcie sobie, no nie wiem, jesteście w klasie i nauczyciel, nie wiem, odpytuje was, wy odpowiadacie na wszystko dobrze, a on wam wstawia jedynkę i się zaczyna tak śmiać. Takie, stary, masz całą władzę, co cię tak cieszy, możesz to zrobić tak, to w każdym momencie. A ty bezczelny gnojku. Ten pokój jest pełen oszustów. Żeby tak łatwo dać się oszukać? Jak głupi możecie być? Powiedzcie mi,
próbujecie mnie rozbawić, prawda? To wszystko jeden wielki żart, teraz ja? Nie możecie być serio tak durni. Mikado? Oszukani? Co masz na myśli? Mikado, co się dzieje? Ja otrułam jedzenie, ponieważ mi kazałeś. Ja nic nie zrobiłam złego, więc jak to możliwe, że sprawca w tej sprawie to nie ja? Omigoto! Oczywiście, że nie zrobiłaś nic złego. Zrobiłaś wszystko dokładnie tak, jak chciałam, moja droga. Masz moje podziękowania, Iroha. Przez twoje starania mój plan w końcu rozkwitł w coś naprawdę wyśmienitego. Co ty próbujesz? Trucizna, którą ci dałem, była fałszywa. To była zwykła stara sól. Największa trucizna, biały zabójca, pamiętajcie. Przygotowałem prawdziwy cyjanek wcześniej. Ty rozsypałeś sól po już zatrutym jedzeniu. Co? To kłamstwo! Używasz swojej pozycji jako geniusza, żeby dopasować rezultaty procesów klasowych, prawda? Wymyślasz to! Nasze rozumowanie było perfekcyjne! On ma rację. Nie było nic złego w tym, co powiedzieliśmy. Iroha sama powiedziała, że jest sprawczynią. To nie powinno się liczyć. Ten proces klasowy jest do dupy. Nie, ja jestem prawdziwym sprawcą, który zabił Teruję. Nie, to niemożliwe. To jest wasza wina, że nie zdaliście sobie sprawy z wszystkiego. Jeżeli Shobai albo Kanade byliby tutaj, rezultat mógłby być inny. Ale z racji, że Iroha sama myślała, że jest sprawczynią, to byłby bardzo ryzykowny proces. Chwila, więc ty mnie użyłeś? Jak śmiał świnia. Nie użył. Użył swojej magii, to jest to. Użył oszustwa, żeby zmanipulować rezultatami procesu klasowego. Dlaczego mam ci uwierzyć? Proszę, to jest dowód. To jest zasada z magią była, prawda? Nie ma szans. Zasada, że Mikado nie może używać magii, jest podczas popełnienia morderstwa jest wykreślona? To nie ma najmniejszego znaczenia. Mogę zagwarantować wam, że nie popełniłem żadnego oszustwa podczas tej sprawy. Mogę nawet poprosić Monosowe, żeby włączył ponownie tą zasadę, jeżeli tak bardzo wam przeszkadza. No dobra, ale jeżeli ona była jeszcze włączana niedawno, a teraz jest wyłączona, to dlaczego niby ją wyłączyłeś? Bo coś mi tutaj, kurde, śmierdzi. Wasza teoria jest rzeczywiście perfekcyjna. Cóż, poza faktem, że zgadliście złą osobę, która otruła, więc na koniec przegraliście uczciwie. Czy to nie jest czas, żebyście zdali sobie sprawę, że nic z tego? No dobra, ale przecież ostatecznym ciosem nie był cios nożem? Przypadkiem? Mikado nie użył magii? Nie oszukiwał. On tylko oszukał Irohę, że zatruateruje. To nie ma teraz znaczenia. Cokolwiek oszukał, rezultat został zadecydowany. Przegraliśmy proces klasowy. Nie ma jak temu zaprzeczyć. Jestem szalenie ciekaw, co się działo dalej. W moim umyśle zrobiło się pusto. Próbowałem coś wymyśleć, próbowałem cokolwiek, ale nic. Nic nie przychodziło mi do głowy. A pośród tej pustki, nicości, strachu, nieskończonego strachu, który się zaczął ze sobą krotłować, byliśmy blisko do znalezienia prawdziwej prawdy. A jednak wszystko się skończyło. Czuję, jakbym pływała w głębokiej pustce i topiła się tuż przed powierzchnią. To musi być jakiś okrutny żart. Nie wierzę w to. Sprawca? Sprawczyni to powinna być Iroha. Więc dlaczego? To w co wierzycie, czy nie? Nie ma teraz znaczenia. Rezultat został zadecydowany. Bądźmy szczerzy. Teraz widzieliście w tym procesie, nawet ja nie kontroluję Monosowy. On jest całkowicie neutralny. A żeby on określił taki, a nie inny wynik, to oznacza, że nie możemy tego cofnąć. Cofnąć? Ale czego? A więc, kiedy proces klasowy się skończył, zaczniemy finał. Tak jak zostało napisane w zasadach szkolnych, wszyscy poza sprawcą, który wygrał proces klasowy, zostaną skazani i sprawca będzie mógł uciec z wyspy. Skazani? O, nie mówcie, że nie spodziewaliście się. Skazaliśmy już tak wiele ludzi na procesa, więc założyłem, że wiecie, o co chodzi.
Jedyna różnica jest taka, że sprawca tym razem wygrał. Mikado, co się ze mną stanie? Nie jestem sprawczynią, a ty jesteś prawdziwym sprawcą, to oznacza, że jestem wspólniczką, racja? Czy to oznacza, że przeżyję? Czy ty naprawdę niczego się nie nauczyłaś? Powiedziano to wiele razy, że wspólnik nie dostaje nic z morderstw. Powtórzę ci to raz jeszcze, finałowy raz. Umrzesz, Hiroka. Dlaczego? Zrobiłem wszystko, co mnie prosiłeś, wykonałem swoje zadanie. Powiedziałeś, że mnie nie zabijesz, powiedziałeś, że mi pozwolisz żyć. Och, czy mogłabyś chociaż raz w życiu powiedzieć coś znaczącego? Nawet gdybyś była sprawczynią, wciąż zostałabyś zabita. Zostałabyś wygłosowana przez tych idiotów, pamiętasz? Jeżeli naprawdę zamordowałaś kogoś, z większą perfekcją, może miałabyś szansę przeżyć tą zabójczą grę. Egzekucja tych, którzy przegrali proces klasowy, rozpocznie się. Co? Nie, proszę, poczekaj. Mikado, czy zdajesz sobie sprawę, co zrobiłeś? Nie możesz zabić Yukio, prawda? Jeżeli on zginie, to mistrz Tsuro się nie wskrzesi. O, więc coś do ciebie wróciło. Altar to się kończy. To jest poprawne zakończenie tego, co zaplanowałem na zabójczą szkolną wycieczkę. Co? A więc przygotowałem specjalną karę dla Sory, Ultimate... Yukio Maeda, Ultimate Szczęściarza. Yoruko Kabui, Ultimate Hostessy. I Rohi Nijue, Ultimate Artystki. Nie, nie chcę umierać, chcę żyć. Koszmar, tak. Musi zły sen. W końcu. Moje marzenie się spełni. Opuściłem wszystko dlatego i teraz... odrodzę się. Mikado! Mikado Sanogi! Rozpocznijmy egzekucję. Wspólna czy cztery oddzielne? Wspólna. Linek. Całe życie fana rompy czekałem na egzekucję wspólną. Cztery inne. Wow, Yuki ma egzekucję. Egzekucję ma Makoto. Okej, licz. Wow. Wywaliło system. Za duża egzekucjara. Sorry, Mikado. Halo? Jak to styrta się pali? Egzekucja została przerwana? Już idę, już włączam komputer. Już. Naprawdę? To dużo wcześniej niż się spodziewałem. Racja, dobrze słyszeć. Zatrzymaj wszystko, póki się nie pojawię. Och i... nieważne, to nic. Do zobaczenia później. Więc znaczy w końcu dzień. Czy jesteśmy Tsurugi Kinjo? Czy słyszymy Tsurugi o Kinjo? Tak? Czy nie? Przygotujmy się. Żeby skończyć... co się stało wtedy? On wygląda trochę jak Yamato. Ale to jest Tsurugi Kinjo, prawda? To jest on. Koniec? Okej, on został, a oni zostali wylogowani. Ta czwórka. Ja nie wiem co z Shobajem. Znaczy, powiem tak. Jakbym wiedział,
jakbym wiedział w poprzednim odcinku, że to się zakończy bez jakichś większych rozmów, bez egzekucji normalnej, bez jakiejś sceny po, teraz tak głupio wyszło, tak niesamowicie głupio wyszło, że to jest głowa mała, ale co zrobić tak naprawdę? Gdzie teraz jesteśmy w tym momencie? Pani Kurkała, pani Kurkała, pani Kurkała? Co tu się nie działo? Moi drodzy, muszę sam zastanowić się, co teraz robić. Gdybym wiedział, że zostało nam tak mało rozdziału, to bym na pewno nie skończył poprzedniego odcinka tak szybko. Ale ja byłem pewien, że to nam jeszcze zostanie przynajmniej... No nawet nie wiem, jak to określić. Myślę, że nas czeka jeszcze przynajmniej z pół godziny dobrej zabawy, jak nie dłużej. A tutaj okazuje się, że my byliśmy już dosłownie na samym finiszu. Piątego rozdziału oczywiście, ale... Wow, nie jestem pewien, co do końca powiedzieć. Muszę na chwilę przy was jeszcze to zrobię. Zobaczyć, bo gdzieś tutaj mam... O, właśnie, ten filmik, który mniej więcej przedstawia... Moment. Wow, w sensie... Wow. Nie wiem, co powiedzieć wam, szczerze powiedziawszy. Czekajcie, ile miał poprzedni jakby... Wow, w sensie... No nie wiem, co teraz zrobić. Jedyne, co nam pozostaje, tak naprawdę to zrobić zaraz ranking. I tyle. I tak przedłużyć ten odcinek, bo... no, co wam mogę powiedzieć o pewnym rozdziale? No, powiem wam tak naprawdę w kontekście tego, co się stało, więc... powiedzmy, że to będzie coś, o czym kontynuować będziemy jutro odcinek, o godzinie 16, a zaraz przejdziemy sobie jeszcze do rankingu, no bo mam sporo do powiedzenia, tylko sam muszę się zostawić, więc będę musiał zrobić kolejne cięcie i po prostu jakoś w głowie poukładać to wszystko, co się stało. Mam na pewno dużo do powiedzenia, ale też nie tak dużo, znaczy zaraz sami ocenicie tak naprawdę. A więc przejdźmy do rankingu. Moi drodzy, tak się składa, że wszystkie osoby, które przeżyły, czy to wylogowane, czy niewylogowane, zmieniły swoją pozycję rankingu, tak się jakoś do tego doszło. Osoby, które powiedzmy nie żyją już od jakiegoś czasu, raczej pozostały na tym samym miejscu, chyba że były delikatne przesunięcia związane z awansem bądź też deawansem innej postaci. Właściwie tylko jedna osoba ma takie przesunięcie, ale no mniejsza o to. No i cóż, zróbmy to, raczej nie będzie dużo gadania, aczkolwiek będzie parę takich rzeczy pobocznych do poruszenia. No ale zaczynajmy. Miejsce 16 i tutaj zaskoczenie, tak jak mówiłem, wszyscy się przesunęli, więc miejsce 16 nie ma już Iroha, a ma Hajime Makunouchi. Słuchajcie, odpadł w pierwszym rozdziale, całkiem go lubiłem, ale no muszę przyznać, że Iroha jednak coś pokazała. Jestem sam w dużym, głębokim szoku, ale no o Iroszy zaraz. Dlatego on ma miejsce 16, spadł bynajmniej nie przez minusa, tylko po prostu przez awans Irohy nad niego. Miejsce 15, daleko nie uciekła. Iroha Nijue. Na koniec muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, znaczy ona dalej żyje, prawda, ale na pewno bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło to, że ostatecznie twórca znalazł sposób, żeby sprzedać jej bycie Ciamajdą, fajtłapą i ofiarą wręcz na jej korzyść. To jak ona wojdowo popadła w taką rozpaczliwą rozpaczliwą rozpacz po prostu, to bardzo mnie przemówiło. No i muszę przyznać, że po prostu jej postać... Ja nigdy nie mówiłem, że ona jest słabą postacią, po prostu ona nigdy mi się nie podobała z charakteru. To nie jest mój charakter postaci, ale no trzeba jej przyznać, że bardzo elokwentnie, czy nie elokwentnie, tylko bardzo strukturalnie jakby biegnie do przodu cały czas będąc taka sama. To jest bardzo duży plus postaci, dlatego myślę, że w pełni zasłużone miejsce 15, awansuje na pozycję, no dostanę to do mnie plusika. W tym procesie według mnie odegrała swoją rolę bardzo dobrze, na tyle, że mnie aż nawet przekonała do tego awansu. Miejsce 14, Yuri Kagarin, tutaj bez zmian. Miejsce 13, Emma Marurobi, tutaj ponownie bez zmian. Miejsce 12, Hibiki Otono Koji, tutaj ponownie bez zmian. Oj, ponownie bez zmian. Myślę, że tutaj te postaci po prostu, no nie ma o nich nic, więc nawet nie mam co dodać. Po prostu są miejsca bez zmian. Miejsce 11, Teruya Otori, jest to też pozycja bez zmian. Dla ciekawości waszej dałem mu znak równości. Ale osobiście, no jestem trochę zawiedziony jego postacią. Myślę, że kończenie zabójcy na 11 albo niższej pozycji, no bo raczej wyżej już nie pójdzie, wątpię, żeby ktoś spadł tak, żeby... No, chociaż jest Sora jeszcze, więc być może, ale na ten moment wątpię, żeby ktoś go tam, powiedzmy, sprawił, żeby on poszedł mocno do góry, więc...
no 11 pozycja to i tak jest bardzo wysoka, ponieważ nie było go dużo. Niektórzy z was zarzucali, że być może to przez mój dubbing, że na pierwszym rozdziale to pasowało do takiego małego podlaskiego chłopca, teraz może już niekoniecznie, ale słuchajcie, wy oczywiście możecie to odbierać, jasne. Ja jednak no, na swój dubbing nie zwracam uwagi, jeżeli oceniam postać. Może się w nią fajnie wczuwać, to może ewentualnie wpływać. No ale Teruya jakoś po prostu do mnie przemówił w tej części. Według mnie miał dziwne role, no i bardzo ciężko wprowadzić drugi raz tą samą postać, jeszcze na trochę innych zasadach. Tu jakaś jeszcze utrata pamięci, tu tamto, ciężko po prostu. Dlatego miejsce 11, no dalej uważam, że to jest niezła postać, ale po prostu no tu już nie było dla niego za bardzo miejsca w tej części. Tak uważam. Dalej, miejsce 10. Największy spadek w tym rankingu. Sora. Nie chodzi tylko o to, że to jest ekane, chociaż to też jest tam część tego, co nie do końca mi się podoba, chociaż ja osobiście uważam, że twórcy nie pójdą w wątek, że ona nagle się przebudzi i będzie zaraz latała po stołach za Utsuro. Nie, wątpię, żeby to było to. Raczej chodzi po prostu o to, że... No nie wiem, tak trochę mnie zawodzi jej postać, w sensie bardzo, bardzo solidnie trzymała się w topce praktycznie w górnej połowie rankingu przez tak długi czas, ale od tego czwartego rozdziału, odkąd zaczęło w niej trochę przebijać się arkana i nawet jak zaczęła z tym walczyć, to jest dla mnie to trochę za mało, żeby była dla mnie postacią ciekawszą. Teraz jak widać, gdy nie było już Shobaya, nie było Kanadę, to nagle nie była w stanie udźwignąć tego procesu. Znaczy wiadomo, że to wszystko opiera się o to, że Mikado jest po prostu oszukańcem i kłamczuszkiem, ale nie zmienia to jednak faktu, że Sora po prostu nie spełniła swojej roli. No i tak jak mówiłem, od czwartego rozdziału jej podejście i spojrzenie przez to, że ono jest skażone trochę tym właśnie akanizmem, to przyznam, że trochę mi przeszkadza. Na pewno też to odczuliście, ona tak naprawdę już od trzeciego rozdziału, ale tak naprawdę od czwartego. Jak w czwartym rozdziale wiedzieliśmy, że już, że Iroha jest Voidem, to od tamtego momentu mniej więcej Sora zaczęła w moich oczach podupadać. Coraz dziwniejsze decyzje, coraz większa zlewka ważnych rzeczy, coraz więcej właśnie tego przesiąkania mistrza Utsuro, czyli bycia Akane. No i tak jakoś się złożyło się to wszystko i pomyślałem, że po prostu, no szczególnie po tym rozdziale, gdzie też bardzo mało zrobiła, nie zasługuje na więcej i tyle. Miejsce... to było 10 miejsce, 9. Yoruko Kabuya. Do Yoruko mam bardzo mieszane odczucia, ponieważ z jednej strony bardzo lubię jej postać, bardzo podoba mi się wizualnie, podoba mi się bardzo często w daily life jej zachowanie na zasadzie tego, że ona przeprowadza te rozmowy z Sorą, ona jest takim support charakterem pod nią i dlatego też myślę, że Sora była tak wysoko przez tak długi czas. I tutaj... absolutnie nie zabrakło tych rozmów, według mnie to była najfajniejsza rozmowa Yoruko z Sorą, kiedy one gadały nad nieprzytomnym Yukim i kiedy no, obiecywały sobie walczyć z niesprawiedliwością. Aczkolwiek, no niestety momenty, w których Yoruko zaczyna tak zwanie Yorukować, no są według mnie nie do zdarcia absolutnie, nie da się przez nie przejść. Nie da się ich ominąć, nie da się ich na nie przymknąć oka. Ona po prostu bardzo często traci wtedy w moich oczach. To pasuje do jej charakteru, ale to pamiętajcie, że to jest ranking subiektywny. Mi osobiście się to po prostu nie podoba. Nie podoba mi się to, jak ona potrafi się poczepiać bez powodu. Do jednej postaci będzie po prostu mówiła bardzo miło, będzie bardzo otwarta na nią, do drugą będzie krzyczała na nią bez powodu, potem jeszcze będzie udawała, że jej nie krzyczała i że tak naprawdę to ona broniła tą postać, to z Nikkeiem, do Nikkeia nawiązuje. W tym rozdziale na pewno zrobiła całkiem sporo dobrego, przejęła też rolę takiego filaru procesowego, co też jej nie wyszło notabene, ale no powiedzmy, że na zasadzie rozpinienia całego procesu to dzięki niej rozpominiliśmy i chociaż jest to trochę z tak zwanej dupy wzięte, to nie zabiera jej tego, że bardzo fajnie mi się patrzyło na nią prowadzącą. Gdyby okazało się, że ona taka jest przez większość procesów, to myślę, że bym w ogóle nie miał o co się tutaj przyczepić, ale tutaj nie chodzi absolutnie o przyczepienie. Po prostu Yoruko ma u mnie parę zbyt dużych kotwic, żebym był w stanie podnieść ją do góry bardziej. Ona po prostu musi gdzieś na tym pułapie siedzieć i tak poszła o jedno oczko w górę, bo Sora spadła. Ale jej nie dałem plus akurat za ten rozdział, chociaż myślę, że małego plusa by zasłużyła, taki malutki, szczególnie za tą rozmowę z Sorą, w sensie rozdział był bardzo krótki wbrew pozorom i ta rozmowa naprawdę dała czadu, moim zdaniem. Miejsce 8. Yuki Maeda, również bez plusa, po prostu awans przez deawans Sory. No i cóż, miejsce 8.
myślę, że biorąc pod uwagę to, co się działo, Yuki trochę urósł, tylko no widzicie, u Yukiego jest taka jedna prosta sprawa, no ja nie umiem na niego teraz spojrzeć jako nie na Utsuro, a Utsuro, chociaż bardzo ciekawe jest motyw Utsuro, jego szczęście i tak dalej, no to słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, ale ja już jestem trochę przejedzony tym półbogami, Izuru Kamakura, Yuki Maeda, właśnie Utsuro, nie robi to na mnie aż takiego wrażenia już, ten motyw jak był raz użyty, to był jeszcze bardzo spoko, ale ja osobiście, no ja w jest parę motywów w rompie, które ja bym z chęcią zrecyklingował, na przykład Peccatorum, i z czasem jak będę pisał Peccatorum, to sobie ich użyję, jakoś oczywiście poprzemieniam, to pasuje do swoich treści, i ten motyw, chociaż na przykład w rompie drugiej zrobił ogromne wrażenie na ludziach, no to jest motyw, którego ja, jakby mi ktoś zapłacił, to bym nie chciał go mieć w swoim Peccatorum, bo dla mnie to już jest tak do pożygu oklepane, że short, w sensie motyw jeszcze na człowieka jakiegoś spoko, może być przeciwnik, to można w bardzo prosty sposób zbudować bardzo fajny antagonizm. Niestety, to też trzeba to zrobić z pewną taką dozą dobrego smaku, nazwijmy to tak, ale uczeń, który z zera robi się bogiem albo wielkim projektem potężnym badawczym, to nie do końca już moja para kaloszy, nie zmienia ten fakt, że Yuki... Podoba mi się w Yukim jego wybuchowość, coś co na początku mnie denerwowało, teraz się stało taką cechą niepożądaną. Fajnie, że taki zwykły, fajtołapowaty, normalny Yuki potrafi wydrzeć nagle na kogoś mordę. I chociaż nie jestem fanem darcia mordy na kogokolwiek, to podoba mi się jakby sam zamysł, także tutaj, no powiedzmy, chociaż bez plusa, to mi się bardzo podobało w Yukim. No i cóż, to właściwie tyle o jego postaci. Jestem ciekaw, czy Utsuro bardzo go zepsuje, czy tylko trochę, bo no mówię, ja już jestem trochę przejedzony temu Utsuro i nawet jak będzie fajny motyw, to na Yukieru, no nie da się spojrzeć po prostu jako na Yukieru, to już jest Yuki Tsuro. Co najmniej Yuki Tsuro. Miejsce siódme, Kokoro Mitsume. Tutaj bez zmian, oczywiście nic o Kokoro nie było, chociaż się pojawiła w jednej scence, jako wspomnienie. Setsuka, miejsce szóste, także tutaj też się waifu nasze nie zmienia. Po czasie nie wiem, czy ona zasługuje na takie wysokie miejsce, ale lubię ją po prostu. Miejsce piąte, również bez zmian, Shinji Kasai. Utrzymał się, piąty rozdział, właściwie zaczynałem szósty, a Shinji jest w top piące. Gratuluję Shinji, naprawdę jesteś ciekawym kawałem postaci. Miejsce czwarte, również bez zmian, Kanada Otono Koji. Więc pozostaje nam tak naprawdę to, co się stało w podium, a tam, jak mówiłem, żywe osoby, martwe osoby się nie ruszyły, ale żywe. A wiecie, co to oznacza? Za dużo powiedziałem tak naprawdę. Miejsce trzecie, minus Shobai Hashimoto. Dlaczego? Kochani, ja go uwielbiam, ale ja nie mogę polubić w Danganronpie postaci, która z Danganronpą ma tyle wspólnego, co nic. On dosłownie przez 2,5 procesu go nie było, 2,5 rozdziału go nie było. W trzecim rozdziale się w końcu odpalił. W czwartym Daily Life znowu go nie było. W procesie znowu się odpalił i to była jego największa rola, za co zdobył moją wielką miłość razem z Nikkeiem w tamtym momencie. I w piątym rozdziale zniknął. Jego uwielbiam, to jest świetna postać i jestem jeszcze pewien, że absolutnie jeszcze odegra jakąś rolę. Być może to właśnie dzięki niemu jesteśmy wyciągani, być może coś innego. Ale nie ma go w tej zabójczej grze. On jest tak naprawdę, no może trochę przesadzam, ale mi się wydaje, że jego czas screen time jest porównywalny ze screen time'em Yamato Kisaragiego, który dołączył w piątym rozdziale na pół procesu, w sensie pół rozdziału. Ale to było wtedy pełno wszędzie Yamato. To on tutaj był, tam był, tu się go spotykało, tam się go mijało. No, Shobaya dosłownie na rozdział się spotyka z raz, nie licząc free time eventów, z raz czy dwa. Potem na procesie, dwa pierwsze procesy przespał, przypominam. Pierwszy przespał, drugi coś tam jeszcze innego zrobił. Nie ma go. Ja go uwielbiam, ale aż mi źle, że postawimy przed taką Kanadę pod nim. Nawet Shinji, czy Setsuke, czy Kokoro. Bo go po prostu nie ma, jeszcze zniknął. No, ja rozumiem, nie rozumiem. Ja wiem, że jeszcze on odegra rolę i myślę, że jeszcze powalczy o te top 3, ale jeżeli nic nie zrobi w szóstym rozdziale, bo go w ogóle, broń Boże, nie będzie, to spadr będzie mimo wszystko duży. To jest świetna postać, ale wiecie, świetną postacią mogła być Iroha, gdyby się pojawiła tylko na ten rozdział i by zrobiła tylko to, co zrobiła w tym rozdziale. Świetną postacią mogła być, nie wiem, Kokoro, gdyby, biorąc pod uwagę teraz, że żyła tak krótko. Ale tutaj nie ma podstawy do oceny.
Jakbym był nauczycielem, to mógłbym mu nie klasyfikację wstawić po prostu. Tak mało go było. No niestety. Mam nadzieję, że coś poprawi, a już mało jest na to czasu bardzo. Miejsce drugie. Z plusem. Mikado Sanogi. Co wam dużo mogę powiedzieć? Nie jestem fanem ustalania sobie zasad, nie jestem fanem nadużywania władzy, bo dla mnie pojawia się jeden prosty argument jak but, jak konstrukcja cepa. Zabij ich po prostu. Po co się czaisz za jakimś czekaniem, aż ktoś tam potknie się? Zabij ich po prostu, wykonaj swój plan i tyle. Ja wiem, że jego plan obejmował to, żeby oni się zabijali, ale to nie wiem, zabij ich, tak będzie prościej. Czy byłaby z tego jakaś frajda? Nie sądzę. Mocno nie sądzę. Dlatego ja osobiście nie jestem fanem tego, co się dzieje z postacią Mikado, ale nie zabiorę mu tego, że antagonistą jest dobrym, w sensie... Tutaj pojawia się tak naprawdę, o samym Mikado już będziemy grali do samego końca. Pojawia się tyle sprzecznych sygnałów. Jego plan jest taką jakąś nie wiadomo do końca, co on chciał osiągnąć, czy on wiedział, że oni się wylogują, bo to trochę wygląda, jakby on chciał ich wyciągnąć, może tak naprawdę to wszystko była pułapka. Może tak naprawdę to wszystko była pułapka i Mikado chciał, żeby Yuki wyleciał stąd. Ale to nie miałoby sensu za bardzo. Tak się jak może spojrzeć na postać Mikado? No według mnie to jest postać, która... jest bardzo skomplikowana, budzi we mnie bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony, jeżeli chodzi o samo bycie złolcem, bez łamania zasad, to jest naprawdę dobrym złolcem, według mnie, złodupcem. Naprawdę odgrywa swoją rolę dobrze. Spokojny, opanowany, gdzieś tam troszkę podśmieszkujący, tak naprawdę potrafi być też przerażający, ale... te łamanie zostawiło na jego obrazie taką rysę. Myślę, że gdyby tego nie było i gdyby był w stanie pokonać Nikkeia bez tego, to byłby u mnie po prostu na miejscu pierwszym. Nie spadłby z niego, bo bardzo dużo robił na przełomach tych dwóch rozdziałów, ale co z tego, to było bardzo dużo robienia takich głupot. No, to jest takie głupie określenie, głupot, no ale no tak to bym określił właśnie. Jest taki potencjał schowany w tym, jak można by było to wszystko poprowadzić i on dostaje taką rolę. Pomoc Hiroshi, nie wiem, oszukanie, że się otruło. W sensie to wszystko jest clever. To jest wszystko tego, ale tak jak wam podałem przykład, to jakby nauczyciel wykorzystywał swoją władzę i na przykład, nie wiem, wstawił sobie jedynkę i się śmiał, że haha, ale dostałeś jedynkę, no to ładnie, aha, XD. No tak, ale to tylko ten nauczyciel może wstawić jedynkę. Uczeń sobie sam nie wstawi jedynki, albo może na nią zapracować, ale dalej nauczyciel musi wykonać ruch. Tak samo tutaj. Co z tego, że mu się udało oszukać grupę? No super, że mu się udało, brawo, świetnie, ale co z tego, jak ty masz kontrolę nad wszystkim? Okej, nie masz magii, nie masz monitorów, nie masz podglądu. Dobrze, super, jesteś fajny, ale co z tego, to nie ma wiarygodności w ogóle. Dlaczego po takich rzeczach miałbym w to wszystko wierzyć? A nawet jeżeli by to była prawda, to co to zmienia tak naprawdę? Ograłeś grupę, w której najmądrzejsza osoba to Yoruko? Wow. Co, jakie jest wcześniejsze osiągnięcia liście? Zabranie kredki i rosze? O Jezu! Gdzie można medale wysyłać? Gdzie można puchary wysyłać? Ja rozumiem, jakby on jest tak zrobiony, my mamy go nie cierpieć. I to jest postać, która jest bardziej według mnie zrobiona pod tym względem dobrze niż na przykład Nagito. Bo Nagito to jest taki pomysł, to jest idea. Nagito to już nie jest postać, to jest idea, albo on jest nielubiany z jakiegoś powodu, ludzie nie do końca często potrafią podać ten powód, ale to jest po prostu taka fala nadciągająca, jak uderzasz w rąbę, to gdzieś tam te fale się rozbijają o ciebie, chociaż nie masz nad tym w ogóle jakiejkolwiek kontroli wpływu. Mikado jest jednak taką postacią, którą, no nie wiem, ja osobiście nie jestem w stanie zrozumieć, jak go można tak lubić realnie za to, co on robi. Byłem w stanie zrozumieć, jak ktoś może lubić, jak ja lubię Kokichiego, jak ja lubię Nagito. Ale jak można lubić Mikado? To jest dosłownie Monokuma wśród nas, który cieszy się z tego, że umie wykorzystywać swoją władzę do tego, żeby wygrywać. To jakby zaczynać mecz w szachy mając z przeciwnikiem, który nie ma linii pionków. Tak, nie wiem, no, to mógłbym wymieniać i wymieniać, prawda? To jest po prostu ogromna przewaga i on jakby chełpi się tym, że ją wykorzystuje. No nie wiem, na mnie to nie robi takiego wrażenia chyba, jakie powinno robić. Ja go bardzo lubię, on jest u mnie w topce od samego początku. Chociaż mało mówił, mało robił. Był takim Shobajem. Że on poszedł w rozwój, a Shobaj poszedł z wirtualnego świata. Ale nie jestem w stanie go sobie wyobrazić na jedynce. I powiem wam, że w tym kontekście warto spojrzeć na postać Nikkeia, który dalej ma pierwsze miejsce. Bo Nikkei, Shobaj oraz Mikado walczą.
To są naprawdę trzy świetne postaci w bardzo dobrym fangame'ie. Ale wiecie, dlaczego Nikkei ich miażdży i rozkłada na łopatki? Bo Nikkei robi wszystko według zasad i robi to przez cały czas. On nie wylogowuje się albo nie pojawia się na pół procesu, żeby nagle olśnić wszystkich. On nie wykorzystuje swojej władzy Game Mastera i nie stara się, powiedzmy, nadzieniać zasad. On, idąc zgodnie z zasadami, zgodnie z wszystkim, co jest w tym świecie pojawione, cały czas dostarczając, a już od końcówki drugiego rozdziału, czy tam powiedzmy od drugiej połowy drugiego rozdziału, notorycznie on ciągnął tę grę i sprawiał, że była ona miliard razy ciekawsza. Oszukiwał, ale te jego oszustwa nie były podszyte tym, że nie wiem, jestem bogiem tego świata i mogę sobie zrobić co chcę, a wy mi musicie wierzyć. On oszukiwał tak dobrze, domieszywał do grudek prawdy fragmenty kłamstwa, że no ja łykałem jego słowa jak dziecko, które dostaje mleko w butelce i po prostu przesałem się i po prostu ciągnąłem to mleko i ciągnąłem, a on mnie po prostu poił tym mlekiem. Ja nie miałem nic do gadania, ja po prostu łykałem, totalny pelikan, ale on to robił świetnie. Dlatego szczerze, na ten moment, po wylogowaniu się Shobaya i po kolejnym złamaniu tuzina zasad od Mikado, myślę, że z czystym sercem mogę powiedzieć, że Nikkei jest dla mnie lepszy niż ta dwójka razem wzięta. Ale to w ogóle się rozbija to wszystko o całą grę i to jest takie słowo kończące cały odcinek. Słuchajcie, ja to już mówiłem parę razy w komentarzach, bo właśnie zazwyczaj odbijając, refutując powiedzmy oskarżenia, że przesadzam, trochę już za dużo marudzę. Słuchajcie, ja porównuję tą grę do pierwszej części, no bo to jest to samo uniwersum. Nie jest głupie porównywanie pierwszej części do drugiej, jeżeli to jest ten sam gatunek, ten sam pomysł, tak dalej. SDRA 2 ma parę tak wybitnie dobrych pomysłów, że szok. Ale ja mam wrażenie, że te pomysły to jest dosłownie to, co przekonało twórcę do stworzenia drugiej części. To nie było to, żeby przedstawić dalsze losy postaci, to nie było to, żeby pokazać pomysł na kolejną 16 uczniów, to nie było to, żeby pokazać pomysł na jakieś wyszukane zabójstwa, znaczy na niektóre zabójstwa tak, ale na pozostałe. To było dosłownie takie, dobra, cztery pomysły zapisane, okej, ten z Kanady, no tak, ten z Nikkei, tutaj Shobaj się vloguje, a tutaj wszystkich vloguje i przegrają proces, dobra. Teraz pytanie, co z resztą? Co tutaj dodać, żeby to wszystko miało sens? No bo nie mam nic więcej, muszę zaplanować całą zabójczą grę. Dobra, szybko, byleby zrobić, byleby te cztery momenty pierdyknęły i żeby zwaliły z nóg, to prawda. Ale co z tego? Co z tego, jak cała reszta kuleje? Postacie są takie niby bardzo opompowane, ale jak spojrzycie, to pokażę wam bardzo dobry przykład. Tak wygląda postać, ale robicie parę kroczków w bok i nagle... Jezu, ona jest płaska. To nie jest 3D, to jest jedynie 2D. Tak naprawdę to jest tylko macieta, to nie jest okrągła, pełnoprawna postać. I tak można powiedzieć o większości postaci w tej grze. One są całkiem spoko napisane, ale to jest dosłownie... punkcik czy dwa. A reszta chybocze się jak zęby po prostu niemowlaka, które już tam leczaki wypadają, na stałe się zamieniają. Cały zamysł gry też samo. Gdzieś tam żonglujemy, super ciekawe pomysły, jak najbardziej skomplikowanie, jeszcze więcej komplikacji, ale wszystko to, żeby finał tak zwalił znów, no szósty rozdział pewnie zwali, ja pewnie będę robił milion razy. Ale co z tego, jak SDR trzymało konkretny poziom, który był cały czas taki sam, cały czas tak samo solidny, cały czas zaskakujący i to nie było zaskoczenie na poziomie 50 na 10, tak jak tutaj niektóre plot twisty są, ale to było 10 na 10 i po co mi więcej? Jak tak poza skalę już wychodzi to w sumie gówno, co to znaczy? A tu było 10 na 10 przez cały czas. Cały czas trzymało w napięciu. Nie mówię, że SDR było nieskreślitelne, bo ja też na nie narzekałem. Ale jak teraz mam do porównania te dwie części, SDR wygrywa, absolutnie. Poza tym SDR miał też lepszą postać ogólnie. Nikkei jest świetny, ale Tsurugi Kinjo według mnie był dużo, znaczy nie dużo lepszy, był lepszy. Nie dużo, ale lepszy. Chociaż Nikkei będzie bardzo blisko i Nikkei też absolutnie do kanonu postaci bym wpisał z palcem w nosie.
bo jest przecudownie świetną postacią i z tych wszystkich postaci jest absolutnie najlepszy. Wątpię, żeby coś to zmieniło. Tanie plot twisty mnie nie kupią. To musiałby być jakiś wywalony w kosmos rozwój na koniec. Jestem ciekaw waszego zdania. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Na mnie wydmuszka SDRA2 nie robi już takiego wrażenia, ale wiecie co jest w tym najlepszego? Pomyślcie o tym tak. Oglądać tę serię z wypiekami na twarzy, ja też się w nią niesamowicie angażuję. Wiecie co to oznacza dla nas bardzo dobrego? Nie na samym SDRA2 świat zbudowany. O nie, nie. Czekają nas inne fangame'y, czekają nas świetne przygody i wcale to nie jest tak, że teraz przechodzimy najlepszy fangame, jaki mamy. Absolutnie tak nie jest. Także jak skończy się SDRA 2, nie załamujcie rąk, nie popadajcie w rozpacz, ponieważ prawdziwa nadzieja jest za rogiem. Despair Time, Brave Time Danganronpa, mam całą listę tego. Ja naprawdę planuję przejść ich wiele, właściwie jak tylko będę miał pozwolenia, gdzie tylko się wkręcę, to będę próbował wam nagrywać. Więc nie pytajcie, czy będzie seria X, Y, prawdopodobnie będzie. To my się was zostawiam, dziękuję wam ślicznie za wysłuchanie. Jestem ciekaw waszych burzy mózgów co do tego wszystkiego, co tutaj powiedziałem. Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro i zaczynamy rozdział 6. Także zostawcie po sobie ślad, wpadnijcie do opisu, macie tam linki do mediów społecznościowych, ja przede wszystkim polecam wam mojego Twitcha, gdzie streamuję od poniedziałku do piątku od godziny 17, tak naprawdę do godzin późno wieczornych. Teraz jak kończycie ten materiał, to prawdopodobnie gdzieś tam, w sobotę się odpalam, ale właśnie w takich godzinach, kiedy wykończycie odcinek, ten, który oglądacie o 16 albo 18, to zazwyczaj jak już go kończycie, to moglibyście się wbijać na Twitcha. Weekendy je streamuję, ale od poniedziałku do piątku absolutnie. Teraz w repertuarzu m.in. jest Genshin Impact, w momencie kiedy to nagrywam, więc myślę, że gierka, którą wielu z was zna i by z chęcią u mnie pooglądała. No i cóż, to tyle moi drodzy, dziękuję wam pięknie za uwagę. Widzimy się jutro o godzinie 16, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.